Pomimo trudnego otoczenia rynkowego, wyniki zakładów chemicznych Police są na poziomie zadowalającym. Wskaźniki poszczególne, które o tym mogą świadczyć, jeżeli nie będziemy uwzględniać zdarzeń jednorazowych, one są lepsze niż w zeszłym roku. Natomiast te zdarzenia jednorazowe, które nie wynikają z bieżącej operacyjnej działalności, sprawiają, że otrzymujemy trochę zafałszowany obraz, tak by to można było określić. Natomiast to otoczenie, o którym wspomniałem, jest bardzo istotne z uwagi na to, że jednak mamy spadki cen zbóż, trudną sytuację finansową rolników, spadki cen produktów, które są sprzedawane przez zakład oraz niewielki spadek cen surowców. Tak? I pomimo spadku wolumenu sprzedaży, zysk czy EBITDA, marża EBITDA jest lepsza niż w roku ubiegłym. W najbliższym półroczu nie przewidujemy jakiejś istotnej zmiany w otoczeniu rynkowym, natomiast nasze działania będą szły w kierunku eksportu. Przede wszystkim należy myśleć o Ameryce Południowej, również o rynkach europejskich. To może poprawić sprzedaż i poprawić wyniki firmy.